Dzień dobry, cześć, witam. Żar z nieba leje się na nas wszystkich, lato rozgościło się na dobre. W dzisiejszym materiale chciałbym wam przedstawić wydarzenie związane z przesileniem letnim. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Zaczynając od samego początku, aby dostać się do zaścianku Sanctans, należy porozmawiać z Anazy, którego znajdziecie w mieście Tornek, lub za pośrednictwem zwoju teleportacyjnego, możliwego do odebrania z okna aktualności. Anazy będzie również odpowiedzialny za bezpieczne odprowadzenie nas do domu, także w przypadku chęci powrotu znajdziecie go w tej części mapy. Podczas wydarzenia będziecie mieli okazję wykonać 9 specjalnie przygotowanych fabularnych zadań, gdzie pierwszego dnia odblokowane będą 2 z nich i systematycznie będą się pojawiać codziennie z wyłączeniem niedzieli aż do 23 czerwca. W zaścianku Sanctans nie zabraknie również lokalnych handlarzy, którzy będą chcieli swoją ofertą przykuć waszą uwagę. U Widara znajdziecie kilka konsumpcyjnych specjałów, jak i zwitków umożliwiających szybkie przedostanie się na drugi koniec krainy. W przypadku posiadania specjalnej waluty, Zefiryn, jak i Malik udostępnią wam smoczy ekwipunek, który pomoże śmiałkom w dalszych przygodach. Stojąca nieopodal Elin w swojej ofercie będzie miała stacjonarny sklep z loterią, gdzie będziecie mogli dać się porwać i spróbować swojego szczęścia otwierając kuferki szczęśliwca, ale również uzupełnić zapasy o wybrane kupony. Gerda za magiczne witki, które będziecie mogli zdobyć bezpośrednio z Herosów, jak i również poprzez przepalanie przedmiotów z nich, a także możliwe do kupienia, będzie miała dla was w swojej ofercie klimatyczne stroje związane z tym wydarzeniem. Krainę nawiedzi 4 Herosów odpowiednio na 45, 90, 145 oraz 270 poziomie doświadczenia. Jak to zwykle bywa, nie posiadają żadnego ograniczenia, więc prawo do stawienia im czoła będzie miał każdy, kto spotka ich na swojej drodze. Pamiętajcie, aby sprawdzać każdy zakątek, jeżeli chcecie wejść w posiadanie pamiątkowego przedmiotu. W tej krótkiej informacji, którą przygotowałem dla was, to wszystko. Więcej możecie znaleźć poprzez kliknięcie w zakładkę aktualności, w której, jak już wspomniałem wcześniej, możecie również odebrać darmowy teleport do zaścianku Sanctans, a słowem końca chciałbym wam życzyć już jedynie dobrej zabawy, jak i owocnych zdobyczy. Ja się z wami żegnam, na razie, cześć!